Hejo, z tej strony dla Was Kamil Kobaka, Black Fox The Wolf. A dzisiaj chciałem odpowiedzieć na pytanie, które wręcz zasypuje mój kanał. A pytanie brzmi, czy płeć animatroników ma znaczenie? Dzisiaj poznacie moją opinię na ten temat, więc zapraszam do filmu. Więc, jedni mówią, że płeć animatroników nie ma znaczenia. Inni zaś mówią, że ma znaczenie. A jaka jest moja opinia? Cóż. Zacznijmy od najważniejszego argumentu za tym, że płeć animatroników ma znaczenie. Więc tak, jaki to argument? Przykład. Jeśli ktoś robi animacje z FNAF, jeśli ktoś na przykład robi animacje z FNAF, obrazki z Five Nights at Freddy's, bądź jeśli tworzy komiksy z animatronikami, to dla kogoś takiego płeć animatroników jak najbardziej ma znaczenie. Więc dla kogo płeć animatroników nie ma znaczenia? Dla kogoś takiego, kto tylko cały dzień gra we FNAF-a tylko żeby pograć, a w ogóle nie interesuje się fabułą, ani nigdy nie zgłębiał jego tajemnic. Więc jaka jest moja opinia na ten temat? Dla mnie osobiście płeć animatroników jak najbardziej ma znaczenie. Należy do grona tych, dla których płeć animatroników ma znaczenie. Więc cóż, to była moja opinia. Możecie tam napisać w komentarzach, jaka wasza opinia jest. Bardzo chętnie przeczytam. Wszystkie komentarze czytam na bieżąco, więc jest spoko. No to słuchajcie, to by było na tyle. Hej i trzymajcie się. No, to do zobaczenia następnym razem i hej!